Dzień dobry, ja jestem Nerwarny, a przed Państwem opis zmian w patchu 7.22. Ogromny patch, bo jest to patch, który wprowadza nam presezon. Także sezon nam się kończy, sezon 7 dobiega końca i aktualnie będziemy mieli presezon, czyli coś między 7 a 8 po prostu i będzie to trwało przez 2 miesiące, z tego co wiem, gdzieś tam w styczniu dopiero chyba będzie sezon kolejny. No i ten presezon dlatego jest tak długo, no bo oczywiście dużo zmian. No, runy znikają, prawda? Runy się zmieniają totalnie i o tym dzisiaj będzie bardzo dużo, oczywiście. Jest to patch, który wchodzi z wtorku na środę, aczkolwiek patch noty wypuścili wczoraj, czyli w poniedziałek. To mnie trochę zdziwiło. Wróciłem późno do domu, patrzę patch notu, mówię, co jest, kurde, ale patch wchodzi? Nie. Okazało się, że wpuścili wcześniej, dlatego że na Australii musieli wcześniej ten patch zrobić. Także dziwne. No, nie zrobiłem wczoraj, ale skoro patch i tak wchodzi dzisiaj wieczorem, no to. Znaczy dzisiaj w nocy, no to luźno, prawda? Także jak w środę rano gracie, to znaczy ten patch już jest i bardzo, bardzo dużo się zmienia. Także daj się znać znajomym. Naprawdę. Trzeba, nie ma run. Runy są totalnie inne. Trzeba. No, jak ktoś jutro wejdzie do gry i nie wie, że jest coś takiego jak patch, no to nie wiem, co on zrobi. Nie mam zielonego pojęcia, jak ktoś może się odnaleźć w tej grze, nie czytając tego. No, nie rozumiem. To są tak ogromne zmiany. To są jedne z największych zmian w historii LoL'a tak naprawdę. No, wywalili całe runy. Come on. Dużo zmian. Także proszę zostawić kciuka, zostawić suba, jak ktoś nowy przyszedł na kanał. I życzę miłego oglądania. Trochę to potrwa, więc weźcie sobie coś do picia, do jedzenia i posłuchajcie, co się tam zmienia w grze. Na początku piszą o tym, że wcześniej robili coś na zasadzie, że gdy były presezony i tak dalej, to zabiera się za całe tam. Za asasinów, za magów, za tanków, prawda? Teraz twierdzi, że nie ma sensu czegoś takiego robić, tylko po prostu pojedyncze postacie ruszają, prawda? Czyli jakieś tam Urwiki, Eweliny, Urgoty i tak dalej ruszali i stwierdzają, że to jest po prostu dla nich lepsze. Moim zdaniem również. Jest to początek. Jakieś tam pomniejsze zmiany do Azira, Alistara i tak dalej, prawda? Więc to jest spoko. To jest takie podsumowanie trochę tego sezonu, że. Jest ok. Dobra, lecimy. Runy. Co do run, od razu mówię, nie będę przejeżdżał przez wszystkie runy. Nie ma sensu, naprawdę. Bo już zrobiłem filmik o tym. Także jeśli jesteście ciekawi run, to wpiszcie sobie Nerwarien. Czekaj, zresztą pokażę wam. Nerwarien run wpiszcie. I tutaj macie przegląd nowych run. Trwa to prawie 50 minut, więc nie chcę, żeby w tym filmiku również trzeba było to. Wiecie. To tłumaczyć, prawda? Także zerknijcie sobie tam. Z tego co wiem, nie za dużo się zmieniło. Czy wiem, że niektóre tam runy się pozmieniały, jeśli chodzi o liczby? Czyli na przykład jakieś tam cooldown są zmniejszone o parę sekund, czy też jakaś masterka dawała 10 czy tam 12 AD, teraz daje trochę mniej i tak dalej. Więc trochę jest tych zmian. I ogólnie na temat run, muszę trochę pograć w grę. I myślę, że gdzieś może pod koniec miesiąca, gdzieś na początku grudnia. Może wypuszczę coś na temat run, ale no wiecie, trzeba po prostu w praktyce je wszystkie sprawdzić. Także nie będę na razie jakoś tak bardzo się wypowiadał, tylko jak coś, no to wpadajcie na streamy, bo będę na pewno dużo rozkminiał. I będę patrzył, co tam Koreańczycy robią i trzeba się po prostu wzorować na nich, trzeba samemu rozkminiać, bo będzie dużo opcji tak naprawdę w tych runach. Jest strasznie dużo się to będzie działo. Także runy. Kmińcie sami, albo kombinujcie z kolegami, patrzcie na streamerów, youtuberów, czy kogokolwiek, na Koreańczyków. No i trzeba, no nie wiem, trzeba przy tym przysiąść po prostu, bo jest strasznie dużo tego. I do każdej postaci myślę, że runy można po prostu, wiecie, do każdej można zmieniać, prawda? Tu są wszystkie te runy wypisane i już je wypisałem, także jak coś zerknijcie sobie na tamten film na YouTubie. Przechodzimy do bohaterów. Teraz wszyscy bohaterowie dostali buffy. Spytacie, dlaczego kurde, Bele? No dlatego, że runy zniknęły, prawda? A runy wyglądały tak, że mieliście. Gdzie są runy tutaj? Runy każdy zazwyczaj brał, załóżmy, ile tutaj takie, weźmy typowe runy pod AP, powiedzmy. Że każdy brał jakieś tam Armory 9, to jest takie typowe, prawda? Każdy. Na żółty grał te hapeki, prawda? Więc trzeba po prostu wynagrodzić to, że tego już nie będzie. Także wiele postaci dostaje właśnie takie małe zmiany. Tak samo 9, chwila 9. Gracie tutaj. Atak speedy te 15 też to będzie mniej więcej dodane. Tak samo na tym. Atak damage też będzie dodawany. Także takie małe zmiany. Aha, i oczywiście dzisiaj w nocy
czy dzisiaj o północy raczej, kończy się sezon, jak coś. No ja niestety kończę na masterze. Sad face. Nie udało mi się Challengera. Trochę za późno zacząłem, ale no cóż, mój błąd. Niestety. Master 165, dobrze widziałem? Tak. Tutaj kończę swoją podróż na iście, a na łeście mam D2 albo 3. Nie jestem pewny. Ale dobra, lecimy. Bohaterowie. Myślę, że tutaj tak na szybko przelecę, no bo tak jak mówię, każdy tutaj dostaje jakiś pancerz, jakieś AD, jakieś tutaj leciutkie zmiany w stylu 5 obrażeń i tak dalej, więc za szybko sobie to przelecimy. Zdrowie, zdrowie, pancerz. No nie wiem, czy jest sens na to patrzeć. O, tutaj dobra. Podstawowy pancerz zwiększony jest o 20 na listarze. I wszystkie jakieś tam Leony, Tariki bodajże też dostają 20 armoru, dlatego że jest taka strona runna. Znaczy, często jak gracie tankami na supporcie, to bierze się właśnie dużo armora, prawda? A jako, że już tych run nie ma, no to trzeba to wynagrodzić, prawda? A mu pancerz, prędkość ataku, czyli tak samo raczej się brało właśnie te runy. Anivia, zdrowie, Eini, zdrowie, pancerz AD, zdrowie, zdrowie. I mniej więcej każdemu jest to zwiększane podobnie, chociaż też nie do końca, bo niekiedy mieliście też opcję zrobić runy na zasadzie 5 HP, 4 armoru. I często, no i Riot wie oczywiście o tym wszystkim, bo mają wgląd w runy, prawda? Jak gdyby mają statystyki, więc wiedzą, jak tu jest to budowane. Blizzcrank też dostaje 20 armoru, spoko. Zdrowie, pancerz, dlatego 20. W troszkę do przodu, Caitlyn. AD, Camilla, tutaj mają buffy, 5 na W i 5 na E. Pancerz AD. I tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, czy jest sens naprawdę to przeglądać wszystko, bo zajmie to długo. I każdy dostaje jakieś takie małe, małe buffki. Co trzeba pamiętać, to to, że jeśli ktoś dostał buffa na AD i jest na przykład Melasem, czyli taki Darius, patrzcie, no to też buffuje oczywiście z Teraka, o tym trzeba pamiętać. I tak samo, jeśli dostajecie buffa na AD, to dostajecie też buffa w Trinity Force'a, prawda? Także też jest to bardzo przyjemne. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Draven ma jego buffa, dostaje na Q i na E. Lecimy dalej. Patrzę, znaczy, myślę, że nie ma co tutaj tych liczb tutaj sprawdzać, no bo to mniej więcej każdy dostaje tam 8 do 10, albo te tanki dostają 20, prawda? Zdrowie przyrost mniej więcej jest zawsze podobny. O, tutaj jest ten przykład, o którym mówiłem wcześniej, że bierze się pół na pół, prawda? Dlatego dostaje 5 pancerza i 5 przyrost zdrowia. Także to jest takie co mówiłem. Tutaj jest to samo z Eliską właśnie. A więc takie są typy dodawania, że tak powiem. Tutaj jest mały buff dla Eweliny, czy mały? W sumie całkiem spory. Obrażenia z jakiegokolwiek źródła sprawiają, że demoniczny cień odnawia się przez 1,5 sekundy, a było 4. To jest duże. To jest naprawdę duże. I ostatnio był ten rework właśnie Eweliny. Wszyscy się jakoś tak bardzo jarali na nią, że super, super. Ale no nie do końca jakoś weszła do tej mety. Zobaczymy, jak będzie na nowych runach oczywiście, bo tą metę, którą aktualnie znamy, ona się totalnie zmieni. Wszystkie postaci, znaczy jakaś postać, która jest aktualnie silna, może być totalnie lipna na nowym patchu, bo runy, no wszystko zmieniają po prostu, także trzeba czekać i zobaczymy. Dlatego też niewiele postaci jest zmienionych, prawda? No bo nie ma co, trzeba na razie poczekać w tym presezonie. Riot musi sobie zobaczyć na statystyki, jak tam po prostu, wiecie, postacie reagują na nowe runy. Bardzo możliwe, że niektóre postaci będą dostawały jeszcze większe jakieś tam zmiany na te zdrowie i tak dalej, no bo może im nie wystarczy czy coś. Więc na pewno Riot Games przez następne 2 miesiące będzie musiało monitorować po prostu to, jak nam się gra aktualnie miewa. Ezreal, mały buffik na swoje E. Pancerz dostał 10, czyli fajne buffy w sumie do tego, do dżungli. Bo z tego co pamiętam, Ezem się chyba grało z HP-kami na runach, tak mi się wydaje. No ciężko powiedzieć, bo też każdy mógł sobie inaczej, na przykład pół na pół. Ja chyba pół na pół gram z tego, co mi się wydaje. Więc to jest jakiś tam buff, co nie. Fiddle, pancerz. Fiora dostaje tej buffy, to jest dziwne, bo patrzcie, każdy dostaje ileś tam HP, ona dostaje zwiększenie swojej pasywki o 0,5%. True damage. No nie wiem, ja Fiora nie cierpię, wiecie, znacie mnie. Ja Fiora nie przypadam, dostaję buffa znowu. Znaczy, był taki moment, że Fiora dostała nerfa, zniknęła z gry i powoli, powoli ją buffują. No Riot Games najwyraźniej chce ją wrócić do gry. I na Q dostaje też buffa o 5. Fizz. Tylko standard, standard. Tutaj jest mały buff dla TF-a, boże, dla Gangplanka. 10 na swojej pasywce. Jakiś czas temu też buffowali tą pasywkę. Spoko,
Spoko, spoko. Zawsze jakaś tam miłość dla pirata. Coś zawsze, prawda? Garen, standard. Jak będę mówił standard, to po prostu, wiecie, bez wielkich zmian, tylko po prostu te pancerze i tak dalej. Standard. Tutaj małe buffy na Q. 5 i 5. Spoczko. Tutaj na Q5. Tutaj mamy 5 oraz 10 na maksymalnym. Okej. Okay. Standard. Patrzę na Iverna, bo to mój konik. Janna, standard. 10 na Q dla Jarvana. Pancerz oraz AD. Okej. Okay. Jax, tutaj mają buffy 10 na Q oraz 5 na W. Na E, przepraszam. Okej, okay, standard reszta. Tutaj 10 na Q. O wystrzał. I jeśli chodzi o młot, też 10 do przodu. Okej, okay, i RK jak zmieniamy, to 5 więcej. I tutaj tak w miarę standardowo pół na pół. Okej, okay, Jean, standardzik. Też tutaj patrzcie, Kalista ma dużo AD, prawda? 71. Tylko pamiętajcie o tym, że Kalista ma pasywkę zmniejszoną o 10, znaczy zmniejszone obrażenia o 10%, z tego co pamiętam. Dlatego też może was tutaj zadziwić, że aż tyle ma, co nie? Ale no. Jax, 70 AD. Tak patrzę sobie teraz właśnie po ADK każdego i kurde, ciekawe. Zdrowie dla Karmy. Nie dostało żadnego pancerza. To ciekawe. Zadziwiające. Kartu zdrowie, Kasadin zdrowie. O i tutaj właśnie jeszcze miałem jedną rzecz powiedzieć. Pamiętajcie o tym, znaczy zwróćcie uwagę na to, może. O, zwróćcie uwagę na to, że dużo tych casterów kartu z Kasadin dostają tylko zdrowie, nie dostają w ogóle armora. A często się grało 9 armora, graliście na AD, prawda? Graliście na Zedda, Talona, to musieliście mieć armor na runach. A teraz tego armoru nie ma. A więc to może być duży buff tak naprawdę dla postaci, które są fizyczne, czyli wszystkie Talony, Zeddy mogą być silne. W tym presezonie, także daję wam znać, ale mogę się oczywiście mylić, ale taka moja rozkmina po prostu. Skoro nie dostałem armoru, to będą gubić tego, ten, no nie będą mieli tego armoru po prostu, więc będziecie wchodzić jak masło po prostu. Katarina tak samo, bez armoru. 15% Kayle dostaje, okej, okay. No ma to sens oczywiście, no bo tam w runach się grało. I zdrowie, Kennen, standard, Kha'Zix. Mały buff na początku na pasywkę, ale w lejcie jest to nerf o 4. Okej. Okay. Q zwiększono o 5 i tutaj W zwiększono o 30 aż. Całkiem dużo. Wydaje mi się, że to może mieć wpływ, bo na Worldsach widzieliśmy Kha'Zixa kilka razy. I grali tego Kha'Zixa, że ewoluowali R-kę pierwszą i Q drugie. Najwyraźniej chyba Riot chce, żeby po prostu W wróciło do ewolucji. Tak mi się wydaje przynajmniej. I tak jak mówiłem, no postacie AD mogą być silne aktualnie, skoro duże postaci nie masz takiego cudownego armoru, prawda? Więc taki Kha'Zix może być spoko. Zwłaszcza, że tutaj, przepraszam, te małe buffki. Kindred, standardzik tutaj. Na Q dostaje 5 i na E dostaje 5. Zawsze coś. Kled, tutaj pancerz oraz AD. Q 5 i 10 za przyciągnięcie. Podstawowe. Dlaczego to jest Q dwa razy? A są początkowe, dobra. I tutaj mamy 5. Tutaj 0,5% na każdym poziomie zwu. Okej, okay. Ja strasznie nie lubię tej postaci, jest irytująca. Ale jak ktoś jest z mainem Kleda, na pewno się ucieszy. 5 tutaj, okej. Okay. Podstawowe, zwiększone. No dobra. Ale całkiem kurde miło z ich strony. Tylko zastanawiam się, czemu aż tak dużo go buffują. Trzeba pamiętać, że też na Kledzie się gra Steraka. Więc to jest miły buff dla niego. No ciekawe. I, no też jest fizyczną postacią, więc. Kto wie. Kog'Maw standardzik. LeBlanc standard. Lee Sin dostaje buffa na Q małego o 5. I na E 10. Okej. Okay. Leona dostała 20 armoru. Podstawowy pancerz zwiększony jeszcze o piątaka. Na każdym poziomie jest W. A więc nieźle tego armoru może wyciągnąć, prawda? Zdrowie. Tutaj 5 na Q. Lulu, pyk, standard. 15% dla Mokaja, spoko. Standard. 15 dla Nautilusa dali, spoko.
Nocturne plus 5 na Q. Okej. Okay. A mogliby tutaj jakiś atak speed też mu dać, no ale okej. Okay. No standardzik. Topuro 10 bufnęli. Miło z ich strony. Oriana nic. Panteon małe buffy na Q oraz na E. 20 na E. 10 na Q. Panteon może być silny. Tutaj wracam myślą do tego, że nie ma armoru, prawda? Może być spoko. Poppy małe buffki. 5. Jezu. 5 na Q. E dostaje 5 i RK dostaje 10. Takie małe rzeczy. Queen, standardzik, Rammus 15. Rek'Sai małe buffy. Q o 5. W o 5. I E o 5. Standardzik. A Renekton również to, co mówiłem, może być silny. I dużo ogólnie postaci właśnie fizycznych dostaje buffki. No ciekawe, czy nie przejdziemy do takiej mety bardzo fizycznej. Może to będzie meta właśnie w presezonie. Q, 5 do przodu. Ten pierwszy dostaje. A nie, to są podstawowe, dobra, a to są z furią. Czyli bez furii dostajemy 10, a z furią, okej, też dostajemy 10. To dlaczego to rozdzielili, skoro jest to samo? No nieważne. Rengar. Pancerz do przodu, OD do przodu. Myślałem, że też coś go buffną, ale nie. Riven, czas trwania zwiększyli o sekundę. Na pasywce, okej. Okay. 5 na stunie więcej. I tarcza zwiększa się o 5. Spoko, małe buffy. Rumble standard, Rise standard. Tutaj taka ciekawostka. FK, można to powiedzieć. Riot Games, nieładnie. Sejuani standard, Shaker, E, 5 do przodu. Tutaj tak jak w miarę pół na pół zrobili. Ma to sens, bo tak się raczej grało. 15% dla Shena. Szyvana standard, Singed, tylko pancerz. Okej. Okay. AD oraz pancerz. AD pancerz. Skarner standard. Pancerz o 10 dla Sony. Bez hapeków. To mnie trochę dziwi, ale okej, okay, dobra. Soraka też tylko pancerz. Ciekawy jestem, bardzo możliwe, że meta na supporcie będzie właśnie na wszystkie jakieś takie Leony, Blitzcranki, a Thresh co dostaje? 10 AD i pancerz. No ciekawie. Dobra, tu skończyliśmy. Zdrowie, zdrowie, pancerz 20, zdrowie. Tutaj pół na pół z tego co widzę. Tak jest, okej. Okay. Umiejętność bierna, pasywka 15 do przodu, do 11 levelu, okej. Okay. Czyli early game buff, to miło. I znowu, fizyczna postać dostaje buffa. Q zwiększono o 5, W o 10. No, naprawdę wydaje mi się, że Talon może być kurde dobry. Bez kitu. Ciekawie. Obrażenia podstawowe zwiększone o 3. Cały czas o 3 po prostu. Na E na stunie 5 do przodu. Temor, zdrowie AD. Okej, okay, to widzieliśmy. 5 do przodu na bombie. Dla Tristany standard. 10 na E. Standard, standard. I Urgot. Okej, okay, czyli wracają z tym buffem. Znaczy, rewertują buffa. No, Urgot ostatnio właśnie wszedł do mety w tym patchu poprzednim, czy też na 7.21 po prostu. I dużo ludzi mówiło, że na łeście go tam permabanowali. I też kilka razy grałem z Urgotami, naprawdę. Dawał w mordę dobrze. Więc myślę, że ma to coś sensu. I ostatnie Varus, 5 do przodu na E i standard. Vayne, 5 do przodu na E. Veigar, standard, standard. Q, 5 do przodu minimalnie, maksymalnie 10 do przodu dla Vi. Spoko, zawsze coś. Zdrowie, zdrowie, pancerz AD, pancerz AD. E o 5 do przodu i standard, standard. Q, 5 do przodu. Yasuo, pancerz, zdrowie, premia do prędkości ataku na poziomie. O, to też ciekawe. Najwyraźniej ma to sens. Yorick, tutaj jest fajna zmiana. Q będzie działał na wieży. Duży buff. To jest spory buff, od razu mówię. Sporo to pomaga. No bo Yorick jest takim split pusherem, prawda? No i wypadało, żeby tego Q mógł używać na turecie, więc fajnie. Brawa Riot Games, dobra zmiana.
Standard 15 tutaj do niego, Z również buffy, 10 na Q, 5 na E. I tutaj miszmasz z X, standard zdrowie, pancerz dla Zilana. No to ciekawe, że nie dostał zdrowia w sumie. Bardzo ciekawe. I Zaira, pancerz oraz zdrowie. A czemu Zilan nie dostał zdrowia? Bez sensu. Dziwne. I tyle z tych postaci. Także każdy mniej więcej coś podostawał, prawda? Chociaż. Chwila, momencie. Tutaj ludzie narzekali coś na Mordekaisera. Aha, bo go tak pół na pół wzięli. Okej. No ja tak czytałem trochę opinie innych ludzi, no bo to wczoraj ten patch wyszedł. No ale zobaczymy, tak jak mówiłem, dużo postaci może być jeszcze, wiecie, ruszanych znowu. No bo możliwe, że nie wystarczają po prostu te zmiany, także zobaczymy, jak to będzie działać. Czekajcie, sprawdzę tylko jedną rzecz na szybko. Okej. Ostatnio jak nagrywałem omówienie zmian w patchu, to okazało się, że nie miałem miejsca na dysku. Teraz mam miejsce na dysku, dobra. Już się bałem, że nagrywam i znowu mi pójdzie nagranie w dupę. Także teraz będzie spoko. Wszystkie przedmioty startowe dostają bandytę, czyli ten dodatkowe złoto za uderzanie przeciwników, no bo tej runy, czy tej masterki już nie będzie, prawda? No bo masterki są usuwane, więc dodaje to po prostu do przedmiotów. Spoko. Zabicie stwora za pomocą łupów wojennych leczy za 2% brakującego zdrowia. Okej. Spoko. Przedmioty powiązane z ostrzem złodziejki, czarów. Złoto zwiększone o 2, obrażenia zwiększone o 3. I później oczywiście też o te 3. Tutaj przypadkowo usunęli 10% CDR-ów, ale spokojnie cały czas tam jest, więc luzik. Sztyletku słownika, dostał ciekawego buffa. Koszt kompletowania zmniejszony o 100. Trzeba więcej jednego kampa wziąć, ale co najważniejsze, nie ma już tego cooldownu, o którym mówiłem, że mogli go wypierdzielić, więc Riot Games posłuchali mnie. Super, mówiłem to kilka patchy temu, że jeśli po prostu by wywalili ten cooldown, bo zmniejszyli go o 10 ostatnio, jeśli by po prostu go wywalili, to ten przedmiot może być dobry, bo to jest. Ten przedmiot jest ryzykowny, tylko przez to, że ten cooldown kretyński, który miał pół minuty, to wiecie, musieliście minimum 3-4 minuty spędzić pewnie w dżungli przeciwnika. Co to niekiedy jest za dużo, ale tak jak na przykład gracie jakimś takim Ezem, który jest pod Deathblade'a, czy nie wiem, Rengar, no to weźmiecie gościowi wraithy, weźmiecie golemy, później wejdziecie do górnej dżungli, weźmiecie mu wilki i grompa i macie już od razu Dirka, więc to jest naprawdę spoko i może się to przydać. Doświadczenie za udział w zabójstwie. Tutaj, aha, jeśli nie wiedzieliście, to jeśli, załóżmy taki scenariusz. Średnia waszej drużyny, a czy waszego poziomu drużyny to jest powiedzmy 11, a przeciwnik ma na przykład 12,5, prawda? Jeśli liczycie średnią, prawda? To ci, którzy mieli mniejszy poziom, dostawali więcej doświadczenia za zabójstwa albo za asystę. Teraz już tego nie będzie. Co jest spoko zmianą, tak mi się wydaje. Znaczy, dużo to zmienia tak naprawdę, jeśli chodzi o wracanie do gry. Po prostu, tak bym powiedział. I osobiście mi się to podoba. Bo, nie wiem, ten sezon siódmy trochę był taki. Jakby to nazwać? Brakuje mi słowa. Taki pobłażliwy dla ludzi, którzy byli do tyłu po prostu, prawda? Że łatwo było comebackować, o tak powiem. I teraz już nie będzie to aż takie proste. I tutaj właśnie kolejna zmiana. Punkty doświadczenia w dżungli. I tutaj podobnie to działało w dżungli właśnie, że załóżmy, że wy jesteście Rengarem, który ma 10 poziom i wy wiecie, wygraliście tak totalnie early game, prawda? Ale w dżungli przeciwnik ma Sejuani, ma 7 level i jest to tylko kwestia czasu, gdy ten gość do was nadgoni, ponieważ jego potwory dają więcej doświadczenia niż wam. I teraz zostaje to zmienione o 20 właśnie za każdy kamp, więc to ma ogólnie sens. Więc podoba mi się to, fajna zmiana. I brawo. Brawo Riot Games. Dobre. To mi się podoba. Co jest jeszcze ciekawe, to to, że można drugi level dostać od wilków. Czyli zaczynając na wilkach, jest to jakaś nowa opcja. Ale nie wiem, czy ma sens. Tak się zastanawiałem nad tym właśnie. Kto wie, może coś na tych nowych runach będzie takiego ciekawego, więc zobaczymy. Zobaczymy. Małe zmiany w Blue i Redzie. I tutaj też zmiana, jeśli chodzi o liczenie CS-ów w dżungli. No bo wiecie, jest taka opcja, że na przykład jeśli zrobicie Reda, inaczej, zrobicie Blue, Grompa, Reda, to są trzy miniony, czy trzy monstery raczej, które dają wam trzeci poziom, prawda? I dzięki tej informacji, jeśli widzicie gościa, który ma trzy miniony, trzy CS-y, i ma trzeci level, to możecie od razu sobie wyliczyć, co zrobił, prawda, w swojej dżungli. Więc wchodząc do niego do dżungli, wiecie, co będzie dostępne, prawda?
Ale jeśli gościu będzie miał na przykład tam powiedzmy 8 czy 9 CS-ów, to znaczy, że wziął albo golemy, albo wraithy, albo wilki, prawda? Więc można było jak gdyby rozkminiać, gdzie gościu zaczynał, prawda? I co zrobił w swojej dżungli, prawda? Teraz wszystkie obozy, na przykład zabijecie jednego reda, dostajecie 4 CS-u. Zabijacie cały kamp wraithu, dostajecie 4 CS, prawda? Więc taka zmiana, jest to zmiana na teoretycznie minus, bo tak jak wytłumaczyłem wam wcześniej, można było właśnie, wiecie, można było wiedzieć, co gościu zrobił, prawda? I za pomocą tych informacji możecie wchodzić do dżungli, do przeciwnika i wiedzieć, który kamp jest dostępny, prawda? No teraz już tego nie będzie, więc jest to trochę ułatwienie gry, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby wiele ludzi korzystało z tego patrzenia na CS-y. No nie, ja przyznaję się osobiście, nigdy w życiu mi się chyba nie zdarzyło, żebym patrzył na kogoś z CS-y i wiedział, wiecie, co on wziął, prawda? Więc jakoś tak niedawno sobie to uświadomiłem, dopiero gdzieś miesiąc temu dowiedziałem się, że można tak robić, więc teraz już tego nie będzie. Także jest to lekkie ułatwienie gry, ale no nie wiem. Dodatkowe obrażenia zadawane stworom. Była ta masterka, prawda, która daje 5 damage na stworach. Teraz jej nie ma, prawda? Więc dodaję to po prostu standardowo do każdego. Czas rozpoczęcia gry 1.10, czyli zmniejszałem o 10 sekund. Okay. I na początku będziemy szybciej zasuwać, wylatywać z bazy. Więc ciekawy jestem, jak to wpłynie na grę. Na pewno będzie to trochę bolało ludzi, którzy mają gorsze komputery i niektórzy tam zaczynają, wiecie, w 20 sekundzie tak naprawdę, więc to będzie trochę kijowe dla nich. No ale cóż, gdyby. No cóż, po prostu i tyle. No. Nie wiem, można powiedzieć więcej. Ciekawa zmiana, zobaczymy. Wybór bohaterów będzie zwiększony o 15 sekund. I to oczywiście. Telefon, nie teraz, jestem w pracy. To oczywiście ma sens, no bo nowe runy, prawda? Więc żeby każdy sobie mógł ogarnąć swoje runy na spokojnie. I tyle, spoko, fajnie. Brak limitu poziomów, tak jak już pewnie wiecie. Brak limitu poziomów po prostu. Czyli będziemy mogli mieć ponad 30 level. I no nie ma limitu, prawda? Czyli można mieć nawet tysięczny level. No zobaczymy. Misklik, sorry. No także fajnie. Fajnie, spoko. Spoko, spoko. I jeśli ktoś zakłada nowe konto, to polecam dopiero zrobić to właśnie po tej zmianie, no bo wtedy od 1 do 30 dostajemy również jakieś tam małe rzeczy. I za każdy poziom dostajemy jakąś tam pierdołę, więc zawsze coś. PZ-y, czyli IP, zmieniają się na Blue Esencje. Tutaj polecam robić coś takiego, jak macie jakieś IP, to te IP za IP kupić sobie w sklepie, już wam mówię co. O, gdzież to jest teraz? Czepią szardy. Te czepią szardy opłaca się kupić, przerobić sobie i przerobić te postacie, które wam wylecą na Blue Esencję. Wychodzi to matematycznie po prostu lepiej i sam sobie również to dzisiaj właśnie muszę zrobić. Tutaj to, co mówiłem wcześniej, poziomy 1 do 30. A nie, to, przepraszam, nic nieważne. Szybciej będziemy wbijać 30 level. Jeszcze szybciej. A jakiś czas temu już to zmniejszyli. Więc bardzo możliwe, że ja na przykład ostatniego smurfa, którego robiłem, zrobiłem w 2 dni. Na dwóch buffach, znaczy na dwóch boostach, przepraszam. I ciekawy jestem, czy teraz tego nie można nawet zrobić w jeden dzień. Jak się sprężysz, to zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. No ciekawe, ciekawa, ciekawa zmiana, muszę przyznać. Zmiana dopalaczy, no jako że już nie ma PZ-ów, prawda? No to nie ma co kupować dopalaczy na PZ, więc będzie tylko i wyłącznie na punkty doświadczenia. I wszystkie te, które mieliście na IP, będą się zmieniały na punkty doświadczenia po prostu. Rotacyjny tryb gry, wyniesienie znowu. No nie ma tutaj nic mówić. Jakieś tam małe zmiany robią a propos tych run. No nie ma co do tego czytać. Małe zmiany, jeśli chodzi o skórki. Niektóre po prostu były trochę pobugowane. Że coś tam, jakieś dźwięki były źle, czy coś takiego, więc małe zmiany. Emotki będą wypadały w warsztacie Hextech. Fajnie. Nowe skiny, Mecha Rengar. Zwycięski Graves. Graves jest oczywiście za wbicie Golda. Zobaczmy, jak to wygląda. Rengar. Okej. Okay. Tam jeszcze chromy są do niego. Fajne. Victorious Graves. Blitzcrank 1, Blitzcrank 2. Nie wiem, czemu dwa wydani, ale spoko. Tutaj te chromy do Gravesa. Właśnie nie pamiętam, na jakiej zasadzie te chromy działają. Nie jestem pewny, więc wam nie powiem. Nie chcę was kłamać. Kha'Zix. Chroma. Mecha. Całkiem spoczko. Aatrox. Spoczko.
I Rengar. Też fajny. Ciekawe, fajnie, że mecha Rengar, podoba mi się. Muszę przyznać. I tyle. Tyle. Od jutra zaczynamy presezon. Będzie ciekawie. Będzie trzeba rozkminiać. No, jak nowa gra trochę, bo wszystko się zmienia. Będzie ciekawie. Także tyle. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na streamy, inne filmy na YouTubie. Życzę Wam miłego dnia i powodzenia na presezonie. Bye bye.